Jak to się stało, że serial opowiadający o grupie znajomych oraz psie o imieniu Scooby-Doo, którzy razem tworzą tajemniczą spółkę i stawiają czoła przestępcom oraz różnym potworom, nagle stał się serialem, który ledwo osiąga półtora gwiazdki na 10? Do tego mamy ekipę bez Scoobiego-Doo, a Velma i Kudłat nagle stali się Afroamerykanami. A gdyby tego było mało, to ze świetnie zgranej ekipy dostaliśmy ekipę, która ciągle się wyzywa i myśli tylko o jednym. Sądzę, że kto oglądał serial Velma, ten wie o czym ja tutaj mówię. Tak więc dzisiaj przyjrzymy się historii Scoobiego Dłu oraz to co zniszczyło jego świetność. Odcinek powstał dzięki Waszej propozycji, która zebrała najwięcej łapek w górę. Tak więc jeżeli macie jakiś pomysł na odcinek, to piszcie śmiało go w komentarzach. A teraz ruszajmy już z tematem. Żeby poznać największe powody, dlaczego tak wiele osób odwróciło się od tej serii, musimy przenieść się do 1993 roku, czyli prawie 30 lat po premierze pierwszego odcinka serialu o tytule Scooby Dół. A dlaczego nie zaczynamy od samego początku? Otóż dlatego, że nie ma sensu moim zdaniem. Opisywać kilku części serialu, który przez ten czas cieszył się super oglądalnością. Za to właśnie w roku 1993 wydarzyło się jedno ważne wydarzenie, które spowodowało wielką zmianę w serialu Scooby-Doo, a mianowicie prawa do tego serialu i całej marki, jaką było Scooby-Doo, wykupiło Warner Brothers od Hanna Barbara Studios, gdyż właściciel tej drugiej firmy oczy z tego świata, i zarząd stwierdził, że prawa do tej animacji sprzeda większemu graczowi na rynku. Pierwszym serialem, który został wypuszczony na Cartoon Network, czyli studio, które podlega pod Warner Brothers, był Szczeniak zwany Scooby-Doo. Sama animacja cieszyła się dosyć dużą popularnością, gdyż mieliśmy przygody naszych detektywów oraz ich psa w nowej wersji jako dzieci. Sama animacja tak wpłynęła na wzrost oglądalności na Cartoon Network, że w przeciągu dwóch lat wyszły cztery pełnometrażowe filmy. Scooby-Doo na Wyspie Zombie, Scooby-Doo i Duch Czarownicy, Scooby-Doo i Najezdcy z Kosmosu oraz Scooby-Doo i Cyberpościg. Same filmy miały bardziej charakterystyczne. Charakter horrorowy, ale taki bez przesady, gdyż ta animacja była kierowana do dzieci. Ale to właśnie od momentu tych filmów animacja miała przyciągać nie tylko przygodami gadającego psa i jego ekipy, a też samą fabułą, która miała wciągać jak najbardziej widza. Po tych wydarzeniach w 2002 roku weszła do kin filmowa adaptacja Skubiego Dół, ale etap filmów pełnometrażowych sobie pominiemy, chyba że będzie on coś wnosić do końcowego wniosku, co zniszczyło tę serię. W tym samym roku na Cartoon Network pojawił się serial Co nowego u Skubiego, gdzie osobiście uważam, że to była najlepsza część Skubiego Dół, ale mniejsza o to wróćmy do tematu. Serial ponownie przedstawiał ludzi przebranych za potwory lub roboty sterowane przez ludzi i to znowu spowodowało rozrost tej serii, a Warner Brothers na fali sukcesu stwierdziło, że ten serial będzie miał trzy sezony i cały ten serial był spójny pod względem fabuły oraz zawierał wszystkich członków ekipy. Następnie po tak dużym sukcesie studio zaliczyło sporą wtopę, gdyż wypuścili serial Kudłaty i Scooby-Du na tropie, w którym to postacie były narysowane w zupełnie nowym stylu. Pozostali członkowie ekipy pojawili się zaledwie dwukrotnie na przestrzeni dwóch sezonów, gdyż serial skupiał się na przygodach Skubiego Tu oraz Kudłatego, którzy posługiwali się super gadżetami, które Kudłaty otrzymał w spadku po wujku Albercie, jak wspominałem, na tą animację spadła masa krytyki, gdyż pominięto pozostałych członków ekipy oraz styl animacji i grafiki totalnie się zmienił od poprzedniego. Następnie w 2010 roku pojawił się serial Scooby-Doo i Brygada Detektywów, w którym to fabuła serialu ponownie skupiała się na pięciu członkach tajemniczej spółki, którzy tym razem w rodzinnym mieście rozwiązują zagadki duchów, oraz też przy okazji badają sprawę zaginięcia starej Brygady Detektywów. Postacie tutaj znowu zostały narysowane w inny sposób, ale taki znacznie bardziej przyjazny dla oka. W tym serialu ewidentnie Fred z Daphne się spotykają oraz w z Kudłatym też to robią, ale tak bardziej potajemnie. Generalnie sam serial był dobrą animacją, która spełniała wymogi widzów i przepuszczenia o tym, że te osoby są razem ze sobą i tworzą wspólnie parę. Po dopiero dwóch latach od zakończenia tej animacji pojawił się kolejny serial o nazwie Wyluzuj scooby Sama animacja znowu zawiodła widzów, gdyż jej styl zaczął bardziej przypominać styl animacji dla dzieci, ale tragedią ona też nie była, gdyż ciągle tam była piątka bohaterów, którzy rozwiązywali zagadki. Na pewno należy też tutaj wspomnieć o tym, że sama animacja nie spodobała się też wielu osobom poprzez jej humor, gdyż nasze postacie były traktowane jak dzieci i w sumie też się tak zachowywały oraz w wielu momentach postacie nie używały zbyt bardzo mózgu. Jeszcze ta seria zawiodła widzów tym, że część jej odcinków była puszczona na Cartoon Network, część na Boomerang'u, a jeszcze inna część była na HBO GO, czyli na wcześniejszej wersji HBO Max. Gdzie żeby obejrzeć tą animację to oczywiście musieliście wykupić sobie pełen dostęp do platformy. W zasadzie to ten serial stał się gwoździem do trumny dla przygód Scoobiego Du, gdyż od jego zakończenia w 2017 roku do stycznia 2023 roku nie było żadnego serialu animowanego z serii Scooby-Doo. Tylko od czasu do czasu wychodziły jakieś filmy z tej serii na HBO. Co biorąc pod uwagę czas w jakim nie pojawiła się żadna wersja Scoobiego Doo, do tego biorąc pod uwagę też to, że ostatnia wersja się ludziom nie spodobała, to nie mogło się to niczym innym skończyć jak upadkiem tej serii na kolana. Ale markę jaką Scooby Doo dopiero do trumny położył serial z tego roku, którym była Velma. Ale zacznijmy sobie od początku. Otóż na przestrzeni roku 2020 i 2021, Warner Brothers stwierdziło, że robią połączenie z firmą Discovery i teraz ich platforma będzie się nazywać HBO Max. Wtedy nowy zarząd wywalił bardzo wielu starych pracowników i zatrudnił na ich miejsce nowych. A jednym z tych nowych pracowników był gościu o imieniu Charlie Grandy. No i temu gościowi dano za zadanie przywrócenie Marki Skubidu do świetności sprzed lat, jednak chyba każdy wie jak mu to wyszło. Wracając do tematu, on stwierdził, że tego czego w Marce brakuje, to stworzenie animacji poprawnej politycznie, ale nie takiej dla dzieci, a dla dorosłych i po blisko 60 latach przyzwyczajenia ludzi do tego jak wyglądają te postacie oraz jakie są między nimi relacje, on stwierdził, że stworzy coś nowego. I po pierwsze należy z tego serialu wywalić psa, który był tytułową postacią tego serialu. Następnie fajnym pomysłem będzie stworzenie jednej zagadki podzielonej na 10 odcinków, za to kolejnym jego błędem i chyba największym było zamienienie welmy i kudła tego na Afroamerykanów by wprowadzić do bajki poprawność polityczną. I żeby było śmiesznie, to welma była straszną jedzą, która wszystkich obrażała, i do tego ona wraz z Dafne mają się spotykać. No i mając taki koncept na animację, to co tu mogło później tak? No i chyba wszystko mogło później tak z takim konceptem. Ale jest jeden plus całej tej sytuacji: mianowicie ten gościu stracił pracę oraz 100 innych osób z jego ekipy, jaką sobie skompletował, też straciło pracę. I po takim syfie, jaki on zrobił ze swoim zespołem, to możemy być pewni, że oni przez długi czas nie znajdą nigdzie pracy i nie będziemy musieli więcej oglądać takiej kupy, jaką był serial Welma. Podsumowując, animacja Scooby-Doo od prawie samego początku borykała się z problemem, jakim był styl animacji, gdyż co serial to dostawaliśmy zupełnie odmienne postacie, których charakter był raz kierowany typowo do młodszych odbiorców, a raz do starszych widzów. I ogólnie studio miało problem z uśrednieniem tego, żeby animacja pasowała zarówno do młodszych, jak i starszych odbiorców. Kolejną przyczyną upadku tej serii było co jakiś czas rezygnowanie ze wszystkich członków ekipy, na rzecz tworzenia pojedynczych seriali, opierających się tylko na niektórych członkach tej Spółki. Jednakże głównym gwoździem do trumny było przejście serialu z kanału jakim był Cartoon Network na płatną dystrybucję jaką było HBO, gdzie no nie ukrywajmy rodzice nie będą specjalnie wykupywać danej platformy dziecku, żeby ono mogło obejrzeć jedną animację, w momencie gdzie zarówno w internecie jak i w telewizji jest wiele innych darmowych animacji. Następna rzecz, która się przyczyniła do upadku animacji to jest ciągła chęć wprowadzenia czegoś nowego do całej serii, gdzie tak naprawdę ludzie tego nie potrzebowali. Za to potrzebowali starych bohaterów, do tego nowych zagadek i w zasadzie to tyle co ludzie od tego serialu chcieli. Za to serial odpowiedzialny za zniszczenie całej marki jaką było Scooby-Doo to była Velma. Gdyż jak można z animacji dla młodszych widzów zrobić serial kierowany typowo do dorosłych widowni? Do tego po co zmieniać kolor skóry poszczególnych postaci? Jak to naprawdę nikomu nie przeszkadzało? A wręcz przeciwnie, ludzie przez tak wiele lat się przyzwyczaili do tego jak dane postacie wyglądają i ta zmiana była naprawdę niepotrzebna. Tak samo jak niepotrzebne było tworzenie z Welmy jednego wielkiego hama, gdzie wcześniej ona była kreowana na super inteligentną postać i w zasadzie usunięcie psa, który jest symbolem tej animacji, też nie mogło się dobrze skończyć. Tak więc mam nadzieję, że pokrótce przedstawiłem wam główne powody, dlaczego ta animacja upadła i została przez wiele osób tak bardzo shejtowana. Jeżeli odcinek tobie się spodobał, to zostaw tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć do następnego. Too close. One more day and I'll overdose. Overdo. Killing me softly. I gotta choose. Keep my life or lose myself in you. I'm so addicted.